Zadanie 19. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 6 pierwiastków kwadratowych z 3. Pole tego trójkąta jest równe 3 pierwiastki kwadratowe z 3, 4 pierwiastki kwadratowe z 3, 27 pierwiastków kwadratowych z 3 lub 36 pierwiastków kwadratowych z 3. Trójkąt prostokątny już mam tutaj narysowany. Dorysujemy sobie tutaj tylko jeszcze wysokość. Musimy pamiętać o tym, że wysokość jest to taki odcinek, który łączy wierzchołek z przeciwległym bokiem pod kątem prostym. Czyli tutaj mamy kąt 90 stopni. I żeby rozwiązać to zadanie, mamy przynajmniej dwie metody. Omówimy sobie każdą z tych metod. Tutaj sobie zapiszemy, że analizujemy teraz metodę pierwszą. Z tablic wiemy, że w trójkącie równobocznym jego wysokość możemy obliczyć ze wzoru A pierwiastków kwadratowych z 3 na 2. I teraz z treści zadania wiemy, że H, czyli wysokość, to jest 6 pierwiastków kwadratowych z 3. Więc ja tę wartość podstawiam tutaj pod to H teraz i otrzymuję następujące równanie. 6 pierwiastków kwadratowych z 3 to się równa A pierwiastków kwadratowych z 3 na 2. I teraz z tego wzoru my będziemy w stanie wyznaczyć długość boku takiego trójkąta. Aby to zrobić, musimy to równanie, które tutaj otrzymaliśmy, przekształcić. W jaki sposób to zrobimy? Przemnożymy obustronnie równania przez 2. Dzięki czemu ja otrzymuję tutaj 12 pierwiastków kwadratowych z 3, które jest równe A pierwiastków kwadratowych z 3. Zamieniam teraz to równanie stronami, czyli mam A pierwiastków kwadratowych z 3, które jest równe 12 pierwiastków kwadratowych z 3. Jeżeli równanie lub nierówność zamieniam stronami, to ze znakami tutaj się nic nie dzieje. Zresztą tak jak zauważyłeś. Teraz, ponieważ chcę wyznaczyć A, no to muszę obustronnie podzielić obie strony przez pierwiastek kwadratowy z 3, czyli przez wartość, która stoi przy niewiadomym. Dzięki czemu ja tutaj otrzymuję A, które jest równe 12 pierwiastków kwadratowych z 3 na pierwiastek kwadratowy z 3. Przy czym zwróć uwagę, że te pierwiastki nam się redukują do zera, dzięki czemu ja otrzymuję już długość boku, czyli A będzie równe 12. I w drugim kroku ja już mogę obliczyć pole. Z tablic wiemy, że pole to jest pole trójkąta równobocznego. To jest A kwadrat, czyli krawędź bok do potęgi drugiej, razy pierwiastek kwadratowy z 3 dzielone na 4. Czyli tutaj możemy od razu podstawić do wzoru. Wiemy, że A jest równe 12, tutaj sobie to wyznaczyliśmy, więc tę wartość podstawiam tutaj pod A do tego wzoru, dzięki czemu ja otrzymuję tutaj 12 do potęgi drugiej razy pierwiastek kwadratowy z 3 na 4. 12 do potęgi drugiej to jest 144 i resztę przepisuję bez zmian. I teraz licznik i mianownik mogę podzielić przez 4, dzięki czemu otrzymuję tutaj 36 pierwiastków kwadratowych z 3, oczywiście jednostek kwadratowych. I jak widzisz, jest to odpowiedź D. Pokażę Ci teraz drugą metodę. Ta druga metoda, ona też jest prawidłowa. Popatrz, jak mamy trójkąt równoboczny, mamy wysokość, to cechą charakterystyczną jest to, że ta wysokość bok dzieli na dwa identyczne, odcinki. Przy czym tu musimy pamiętać o tym, że x to jest dokładnie to samo, co jedna druga a. I teraz pamiętaj o tym, że taka wysokość podzieliła nam trójkąt na dwa trójkąty równoboczne. Czyli tutaj możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa dotyczy tylko i wyłącznie trójkątów prostokątnych. Przy czym popatrz, gdzie ten trójkąt prostokątny tutaj mamy. Mamy wysokość, tu jest kąt prosty, tu jest jeden bok, a tutaj jest ten nasz bok x, który jest równy jednej drugiej boku a. I teraz skorzystamy sobie z twierdzenia Pitagorasa, które mówi nam o tym,
że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. No ale z racji tego, że x to jest 1 druga a, no to podstawimy teraz to sobie, dlatego że w tym równaniu mamy w gruncie rzeczy trzy niewiadome. Chcemy to zredukować do dwóch niewiadomych, dlatego ja pod x podstawiam 1 drugą a. Otrzymuję dzięki temu a kwadrat, które jest równe h do kwadratu dodać 1 druga a i całość do potęgi drugiej. Czyli tutaj otrzymuję a kwadrat, które jest równe h do potęgi drugiej, dodać 1 czwarta a kwadrat. I teraz co ja mogę zrobić? Ponieważ chcę wyznaczyć a, to znaczy, że tę wartość teraz przenoszę na lewą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Na tej podstawie otrzymuję tutaj a kwadrat odjąć 1 czwarta a do potęgi drugiej jest równe h do kwadratu. I teraz te dwie wartości chcę od siebie odjąć i otrzymuję tutaj 3 czwarte a kwadrat, które jest równe h do kwadratu. I teraz powinnam obustronnie podzielić przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli musiałabym podzielić przez 3 czwarte. Ale musimy pamiętać o tym, że dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Dlatego ja od razu tutaj mnożę obustronnie przez 4 trzecie, otrzymując a kwadrat, które jest równe 4 trzecie h do potęgi drugiej. Przy czym ja tutaj tą moją prawą stronę troszeczkę inaczej jeszcze zapiszę. Zapiszę, że a kwadrat to jest dokładnie to samo, co 4 razy h do kwadratu dzielone na 3. No i teraz wyciągam pierwiastek z tego, czyli a będzie równe pierwiastek kwadratowy z 4 h do potęgi drugiej na 3. I tutaj musimy się wykazać znajomością działań na pierwiastkach. Otóż, jeżeli mamy pod pierwiastkiem dowolnego stopnia ułamek, tak jak tutaj, to znaczy, że my tutaj będziemy mieli pierwiastek stopnia n z liczby a, czyli z licznika, dzielony na pierwiastek stopnia n z liczby b, czyli z mianownika. Na tej podstawie ja tutaj mogę zapisać, że a to jest dokładnie to samo, co pierwiastek kwadratowy z 4h kwadrat dzielony na pierwiastek kwadratowy z 3. Przy czym tutaj, zobacz, z licznika mogę wyciągnąć liczbę i to będzie dokładnie to samo, co liczby całkowite mogę wyciągnąć. To będzie dokładnie to samo, co 2 razy h dzielone na pierwiastek kwadratowy z 3. Czyli ja tutaj zapiszę, że a to się równa 2 razy h dzielone na pierwiastek kwadratowy z 3. Jest to liczba poprawna, ale w matematyce przyjęto, że w mianowniku nie zostawiamy niewymierności. Czyli taką niewymierność należy usunąć. W tym przypadku zarówno licznik, jak i mianownik mnożę przez pierwiastek kwadratowy z 3, dzięki czemu otrzymuję tutaj 2 pierwiastki kwadratowe z 3 razy h dzielone na 3. I teraz zwróć uwagę, że znowu mamy tutaj wysokość podaną, czyli tę wartość mogę już tutaj podstawić pod h, dzięki czemu ja tutaj otrzymuję a, które jest równe 2 pierwiastki kwadratowe z 3 razy 6 pierwiastków kwadratowych z 3 i całość nadal dzielę na 3. Na tej podstawie wiem, że a to się równa. I tutaj mamy tak, mamy 2 razy 6. 2 razy 6 to jest 12. I jeszcze razy pierwiastek kwadratowy z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3 to jest 3. Dlatego tutaj zapisuję razy 3 i całość dzielę na 3. No i tutaj mam dwie opcje do wyboru. Albo ja sobie wymnożę tutaj licznik i następnie całość, to co mi wyjdzie, podzielę przez 3, albo mogę tutaj dokonać skrócenia, dzięki czemu wiem, że a ma długość 12. Czyli zobacz, dokładnie to samo, co w tej pierwszej metodzie, tylko troszeczkę dłużej nam to zeszło. No i to był pierwszy krok, który w tej drugiej metodzie wykonaliśmy. W drugim kroku tej drugiej metody możemy już policzyć pole, przy czym możemy tutaj znowu albo skorzystać tutaj z tego wzoru, który mamy w tablicach, albo musimy tutaj skorzystać z takiego standardowego wzoru na pole trójkąta. Ten wzór mówi nam o tym,
że aby policzyć pole trójkąta, no to musimy przemnożyć wysokość razy bok, na który ta wysokość pada i ten iloczyn musimy podzielić na 2. Czyli tutaj możemy od razu podstawić h, to jest 6 pierwiastków kwadratowych z 3, czyli tutaj zapisuję 6 pierwiastków kwadratowych 3 razy 12, bo tyle wynosi bok naszego trójkąta, dzielone na 2. I tutaj też albo mogę sobie to już wymnożyć w liczniku, albo mogę przez 2 skrócić, albo 6 pierwiastków kwadratowych z 3, albo 12. Ja sobie wymnożę 12 razy 6 pierwiastków kwadratowych z 3, to jest 72 pierwiastki kwadratowe z 3 na 2, czyli pole to się równa 36 pierwiastków kwadratowych z 3 jednostek kwadratowych, co potwierdza nam obliczenia z metody pierwszej, czyli odpowiedź D.